Słuchajcie, jest już późny wieczór tak naprawdę. Myślę, że to dobry czas, żeby sprawdzić drapki, które są dzisiaj zakupione. To może być dobry zakup, bo gówny wygrane cały czas są dostępne. Zdrapek coraz mniej. Zresztą czekałem w mojej kolekturze, aż będzie nowa dostawa. Lucky 7. Mamy ostatnie 80 sztuk, jakie było. No zobaczymy, czy coś tutaj jest trafione, czy nie. Szukamy, wiecie, z czego szukamy. 50 tysięcy. Słuchajcie, właśnie sprawdziłem. I jeśli chodzi o te losy, Lucky 7 jest sprzedana ponad połowa losów. Cały czas większość głównych wygranych, czyli 50 tysięcy, jest ich 12 w sumie w tej loterii. 3 zostały odebrane, 9 jeszcze nie. Także to prawdopodobieństwo cały czas rośnie, no bo większość losów już jest sprzedanych, a główne wygrane cały czas są do odbioru. Także miejmy nadzieję, że jedna z tych 50 tysięcy jest tutaj. Jest tutaj kolejnych 80 losów. Zainwestowałem w nie 400 zł w sumie. Raz 200. Później coś tam dokładałem. Część tak naprawdę było z wygranych z drapek w sumie 400 zł. Myślę, że to jest, dzisiaj stówkę dołożyłem, czyli jest na dzień dzisiejszy 400 zł zainwestowane i mamy jeszcze te losy do zdrapania. Zobaczymy, co uda nam się z tego osiągnąć i wyrwać. No szukamy cały czas tych 50 tysięcy. Zobaczmy, co nam się będzie trafiać. Jest cała sterta tych losów. Słuchajcie, no weźmy pierwszy. Liczby wygrywające 16 i 18. Niestety takiej liczby tu nie mamy. Także nie wygraliśmy. I 13 nie mamy. Szesnaście i 19. Wiecie, co zauważyłem? Że jeżeli tutaj jest akurat o jedno, nie wiem, o jedną liczbę się różni wygrana z wygrywającą liczbą, no to tak naprawdę nic tutaj nie będziemy mieli, ale sprawdźmy, czy się nie mylę. No, potwierdziło się, nic nie mamy.
Boże, nic nie ma. Tyle zdrapek. A nie ma kompletnie nic. Wierzycie w to? Kolejna zdrapka pusta. A jest 26, 26. Mamy pierwsze 2 złote. Pierwsze 2 złote. No ale być może jest to dobry początek tutaj tego wszystkiego. Nie. Nie mamy żadnej 15. Nie mamy żadnego 26. Wygrywające liczby 22 i 18. Ani 22, ani 18. Tak jak wspominałem, jest 19. Jak jest coś blisko o 1, to rzadko kiedy mamy po prostu wygrane w tym losie. I tutaj, no to się potwierdza, nie ma nic. I 26. Zobaczcie, nie ma nic. Mamy 13 i 14, 26 i 25, wszystko 1, a tak naprawdę nie wygraliśmy nic. Ojej. I to samo. 12, 13, 23, 24. Niestety kompletnie nie mamy nic. Powiem wam szczerze, że jeszcze nigdy nie miałem w tych losach takiej marnej pasy, gdzie faktycznie nic nie idzie trafić. Mamy 2 złote. To wszystko, co nas tu spotkało. No i kolejny przykład, gdzie pojawia się 12 i 13, 23 i 24. Tak, czyli wszystko o jedno pole. Kolejny przykład, gdzie nie ma nic w tym losie trafione. Juchu, słuchajcie, 2 złote. Jest 25. Słuchajcie, 25. Mamy 25. Jak myślicie, co nas tutaj czeka? 2 złote. Czyli los warty 4 złote. Jedna dwójeczka, druga dwójeczka. W bonusie nic. Mamy 4 złote tutaj. Boże, żebyśmy tutaj była 18.
to byśmy tu skakali za chwileczkę w górę. Co tutaj nas czeka? 12 niestety. Czyli nie ma nic. I 16. 12, 16. Niestety nie wygraliśmy. Kolejne. Ani 22. Ani 19. Oj, jest 10 zł, słuchajcie, na start. To jest dobry początek. 10 zł. Sprawdźmy sobie, co wygrywa. 28. Uuu! Patrzcie, ile 28 mamy. Raz, dwa, trzy, cztery. I 23 też, czyli każda liczba, która tutaj jest w tym losie jest wygrana. Słuchajcie, to jest mega szczęśliwy los. Zobaczmy, co on nam da. 10 i 5 to jest 15 i 2 to jest 17 i 2 to jest 19 zł i 5 to jest 24 i 2 to jest 26 i 2, 28, dajcie 50, nie. Niestety, ale każdy z tych numerków dał nam pieniążki i mamy tutaj 10, 15, 20 i raz, dwa, trzy, cztery i pięć piątek, 30 zł, 30 zł, słuchajcie, dał nam ten los. To już nam się sporo zwróciło. Jutro wymieniamy na kolejne, pamiętajcie, ale tu mamy 30 zł w tym. No i kolejne 2 złote. W bonusie nic, ale wrócimy do tego, gdzie jest 30 zł, słuchajcie. Co nam bonus dał? Haha, słuchajcie, bonus dał nam kolejne 10 zł, to jest 4 dychy mamy z tego. 40 zł mamy z tego jednego losa, to jest fajnie. To jest fajnie, bo nam się zwróciły tam te wszystkie inne niepowodzenia. Lecimy dalej. Dwanaście, 26. Nie lubię, jeżeli tu jest 11, 12. Podejrzewam, że nic nie będzie. I faktycznie nic nie ma. Byliśmy blisko 11 i 12, ale jak jest tak blisko, ja zawsze wiem, że nic z tego nie wyjdzie. Nie wiem, czy jest podpucha, czy co, żeby się jarać tym, że byliśmy blisko. Tak naprawdę nic z tego nie ma.